Się bardzo zwycięstwa. Wszyscy wiedzieliśmy, że to jest kluczowy, jeden z wielu kluczowych spotkań, które nas tam przed nami. Bardzo chcieliśmy zwyciężyć. Myślę, że te dwa mecze, które zagraliśmy w Łodzi, pokazują, że zachowaliśmy swój rytm grania i to naprawdę wygląda bardzo ciekawie. Cieszy bardzo dobra zespołowa obrona i myślę, że ona też była takim jednym z oczywiście wielu elementów, ale jednym z kluczowych, który pozwolił nam na to, że ten mecz wygraliśmy. Troszeczkę pozostaje niedosyt tego, że nie odrobiliśmy tej straty z pierwszego meczu, natomiast jesteśmy zwycięzcami. Myślę, że powinniśmy być zwycięzcami głowami przed nami i na pewno widzę to, że wreszcie gramy tak jak zespół i pokazujemy, że jesteśmy w stanie wygrać z każdym zespołem z naszej grupy i mam nadzieję, że tak się właśnie stanie. Dzisiaj rzeczywiście mieliśmy szansę na zwycięstwo i zniwelowanie przewagi w drużyny Gruzji z pierwszego meczu, ale uśpiony green przez trzy kwarty w zasadzie, który nie istniał w tych kluczowych momentach, stał się takim egzekutorem swojego zespołu i w zasadzie w 2 minuty zdobył 9 punktów, które właśnie nie pozwalały na to, żeby tą przewagę zniwelować. Gramy dalej, myślę, że wszystko jest na dobrej drodze i wydaje mi się, że stać nas na wszystkie zwycięstwa w najbliższych spotkaniach. Dziękuję.